19 bab stanęło do konkursu na najsmaczniejsze wielkanocne ciasto. Konkurs odbył się w Budzisławiu Kościelnym w tamtejszej Izbie Pamięci Wsi Młynarstwa i Rolnictwa, będącej filią Biblioteki Publicznej w Kleczewie. Konkurs na wielkanocne ciasto odbył się tu już po raz siódmy. W tym roku był elementem projektu Made in Poland, rękodzieło od A do Z, ogłoszonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. W ramach tego projektu były już warsztaty tworzenia pisanek i robienia wielkanocnych palm. Konkurs na ciasto wielkanocne, które już tutaj w filii w Budzisławiu Kościelnym tradycją, już jest siódma edycja tego konkursu. W tym roku postawiliśmy na ciasto babkę. Babka to jest taki tradycyjna potrawa wielkanocna. Oceniając babki, skupiliśmy się na tym, aby one były jak najbardziej tradycyjne i ten smak przypominał taką babę sprzed kilkudziesięciu lat, jak to kiedyś panie piekły. Również patrzyliśmy na estetykę, wykonanie i jak ta babka, jak bardzo się wpisuje w nasze święto. Komisja konkursowa oceniająca wielkanocne baby nie miała łatwego zadania. Podczas ogłaszania werdyktu kilkakrotnie podkreślała, że wszystkie baby były smaczne i wszystkie byłyby ozdobą wielkanocnego stołu. Ostatecznie jednak zdecydowano, że pierwsze miejsce zdobyła baba oznaczona numerem 17, upieczona, a precyzyjniej mówiąc ugotowana, przez Jolantę Szygendę z Niebożena. Drugie miejsce babka numer 16, upieczona przez Kamilę Dybikowską. Trzecie babka numer 1, przygotowana przez Marlenę Stępczyńską. W tamtym roku miałam babkę pieczoną. W tym roku zrobiłam sobie przepis stary, bardzo stary, babka gotowana. Jest inna. Jest bardzo dobra. Tylko chciałam podkreślić, że ja raczej nie ubijam nigdy babki żadnym lakserem ani robotem, tylko ręcznie. Więc nie wiem, może to też ma wpływ jakiś na tą smak. Wszystkie panie uczestniczące w konkursie otrzymały drobne upominki, a Bartosz Chatkowski, najmłodszy uczestnik konkursu, otrzymał nagrodę specjalną. No z moją babką to było tak, że wziąłem przepis z internetu, zobaczyłem ten przepis w trakcie oglądania filmików na YouTubie. No i tak stwierdziłem, że skoro będzie konkurs, no to mogę wykorzystać to w trakcie konkursu. No sam jestem w domu też często, więc po prostu sobie zrobię, nie wiem, spaghetti, a to jakieś naleśniki. Tak gotuję z przyjemności. Konkurs zakończył się wspólną degustacją konkursowych bab i dyskusją o wielkopolskich tradycjach związanych z świętami wielkanocnymi.